Ostatnio mówiłem na streamie o tym, że pograłbym w grę, która nazywa się Vigor. Sprawdzałem też gameplay tej gierki. Wygląda ok. No i teraz mamy potwierdzenie, bo do tej pory gra była dostępna tylko na konsolach. No i teraz mamy potwierdzenie, że gra wychodzi również na PC, na Steamie. Jest to Extraction Looter Shooter. Dużo bardziej casualowy niż Tarkov, no i z trzeciej osoby. To, że jest z trzeciej osoby, to akurat dla mnie jest minus, wolałbym z pierwszej, bo patrzenie za ścian i kampienie, no to jednak średnio wygląda. No ale na pewno zagram, więc jak chcecie być na bieżąco, to możecie zasubskrybować i mamy informację, że na początku gra wychodzi już za niedługo, bo w maju. Nie wiemy jeszcze którego, ale w maju. I na początku będzie buy to play przez pierwsze 3 miesiące. Takie informacje mam, dostałem. Czy tam gdzieś znalazłem. Przez 3 miesiące ma być buy to play, $20, czyli tam około 80 zł. I po tych 3 miesiącach ma przejść już na free to play, bo ta gra na konsolach działa też na modelu free to play. Więc tutaj mamy oczywiście za kupienie tego Founders Packa, Early Accessu, dostaniemy różne rzeczy, jakąś tam broń, różne duperele, tylko akurat nie popieram, nie lubię dostawać itemów, ale za to mamy tutaj jakiś skinek jeszcze. O, tutaj mamy dokładnie pokazane co dostaniemy, jakieś brońki, ammo, painkillery, bla bla bla. I tutaj mamy jeszcze informacja na temat tego, jak to będzie wyglądać. I zobaczmy sobie gameplay. Czy tam trailer. Właśnie z okazji tego, że gra wychodzi na streama. A nie, to jest stream. To był stream cały. Jakiś ulepszony gunplay ma być. Gierka tak wygląda, o. Aktualnie to jest gameplay na konsoli, nie? A nie, to jest gameplay na tym już, na PC-cie. Z tego co widzę, bo to jest E, spacja, Q. Że tu już mamy gameplay z specjalnej wersji. Pytanie jak wygląda movement, bo ten gość, który tutaj gra, to tak koślawo trochę chodzi. Będą dwa tryby też w gierce, z tego co wiem, chyba na konsoli są dwa tryby. Jest jakiś tam deathmatch oraz no właśnie ten extraction looter, nie? Gdzie wchodzimy na mapę, zbieramy itemy, walczymy z innymi graczami, ekstraktujemy się. Nie wiem, czy są w tej grze jakieś AI, albo jakieś zombiaki, coś takiego. Wydaje mi się, że nie. I tak to wygląda. To się strzela. No, gameplay ma być też ulepszony. Jakiś update ma być, zobaczymy. Ja mimo wszystko sprawdzę każdego Extraction Lootera, bo ten gatunek mi się mega podoba, także jak chcecie być na bieżąco, to wiecie co robić. No i co, widzimy się w maju, jak gierka już wyjdzie. Na streamach oczywiście będę streamował to wszystko.